Polska to jest taka dziwna kraj, gdzie można splajtować nawet na wódzie. Przejęte przez Żydów Makro i sklepy franczyzowe od i do. I takie efekty. Nie potrafią sobie naprawić kasy fiskalnej. A już niedługo będzie chyba tydzień. Natomiast kradzieże, okradanie klientów, portfeli z wózków 20 tysięcy, 10, 6, to trzy przypadki mamy udokumentowane. Makro może nawet naszej redakcji wytaczać proces o zniesławienie. Jeśli bardzo chcą się zlikwidować, to no nie zachęcam, ale mogą. Okradanie klientów z szafek na przykład, z zawartości szafek przez tak zwaną ochronę i przez pracowników Makro. Nasza redakcja doświadczyła tego już dwa razy. Oczywiście policja nie potrafi zabezpieczyć nagrań z kradzieży i tak dalej. Nie mówiąc o prokuraturze. Żydów też Szatkowski z Polesia. Do tego im był, pracują. Sprzedawać, mieć z tego jakąś tam prowizję, czyli prowadzić normalny, koszerny handel. Uby już niestety Makro nie pracują.